nie zawsze udawało mi się dojechać na strefę chwały. Z Andrzejem się naradzaliśmy. Rok temu mnie nie było. Rok temu mnie nie było, a 2 lata temu mówiłem o Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny w kontekście praw rodziny, praw, które są nam potrzebne do tego, żeby w rodzinach wypełniać nasze zadania, żeby korzystać z praw wychowawczych, żeby prawodawstwo gwarantowało to, że rodzina jest dla społeczeństwa niezastępowalną wspólnotą podstawową z ochrony przed demoralizacją i tak dalej. Więc 2 lata temu mówiliśmy o prawach, a dzisiaj chcę powiedzieć parę słów o społecznej godności rodziny, o zadaniach, jakie rodzina ma wykonywać i o tym, jak sami na własne życie rodzinne powinniśmy patrzeć. 3/4 wieku temu Pius XII w Mystici Corporis pisał, że godność rodziny polega między innymi na tym, że małżeństwo po pierwsze daje społeczności chrześcijańskiej nowych członków. Kiedyś miałem taką polemikę z jednym teologiem, powiedział, a gdzie jest napisane, że chrześcijan ma być dużo? Ja mówię, no w obietnicy Abrahama, no, potomstwo Abrahama, do którego należymy, ma być niepoliczalne. Kościół ma nawracać wszystkie narody, Kościół jest powszechny, bo wszyscy ludzie są powołani do tego, żeby do niego wejść. To nie są rzeczy obojętne. A właśnie rodzina sprawia i w ogromnej większości przypadków życia chrześcijańskiego, oczywiście są drogi inne, bo inaczej by nie było nawrócenia, ale to rodzina z reguły sprawia i to od pierwszych pokoleń Kościoła, że życie chrześcijańskie jest kontynuowane. Ale Pius XII mówił też rzecz drugą, jeszcze ważniejszą, że w rodzinach właśnie nie tylko rodzą się ludzie, którzy wejdą do Kościoła po chrzcie, ale rozwija się ich życie duchowe, dlatego że rodzina wychowuje, przekazuje prawdy wiary, przekazuje zasady chrześcijańskie. Co więcej, wszyscy wiemy z doświadczenia, że wbrew rodzinie wychowanie chrześcijańskie, szkolne czy inne, to wychowanie zewnętrzne, nie mówię o naszej autoformacji, o wyborach, które dokonujemy, ale to wychowanie jest bardzo nieskuteczne. Więc mówię, ta pierwsza obserwacja w połowie XX wieku, być może dlatego, że wcześniej te rzeczy były zupełnie oczywiste, że to właśnie dzięki rodzinom chrześcijańskim następuje społeczny wzrost Kościoła, jednocześnie ugruntowanie jego wiary. Drugi przykład, list świętego Jana Pawła do rodzin na rok rodziny. Adam papież przekazał bardzo ważną, bardzo zasadniczą naukę, mianowicie mówiąc o tym, dlaczego potrzebne są rodziny chrześcijańskie, że dzisiaj takim statystycznym stanem człowieka jest najpierw wpędzanie go w relatywizm. No tak było w czasach, kiedy w latach 90., jak to pisał wtedy Jan Paweł II, zaczęło się gruntować przekonanie, że relatywizm, przekonanie, że każdy ma swoją prawdę, że istnieją różne wartości, każdy te wartości sobie wybiera, że to jest fundament wolnego, demokratycznego społeczeństwa, a potem to wszystko poszło jeszcze dalej, w stronę dyktatury relatywizmu, mianowicie przekonania, że każda etyka uporządkowana, każda prawda, która mówi o tym, że jedno postępowanie jest właściwe, drugie jest niewłaściwe, jest wręcz zagrożeniem dla wolności. Więc cała ta kultura właściwie zachęca człowieka do niewiary. I to jest statystyczny stan. W kulturze masowej, i tu jest chwalebna rola muzyki chrześcijańskiej, która idzie pod prąd tej tendencji dominującej, ale w kulturze masowej wiara jest często ledwo zauważalna albo w ogóle nieobecna. Czasami ledwo zauważalna i to jest też wartościowe, ale czasami w ogóle nieobecna. I w tym kontekście święty Jan Paweł II pisze do rodzin, że wielką rolą rodzin jest to, że dają podstawę, taką pewność życiową
młodym ludziom, którzy mają wyruszyć w swoją drogę życiową. Że rodzina chrześcijańska właśnie gwarantuje, że w społeczeństwie, gdzie wszystko przestało być pewne, gdzie wszystko przestało być oczywiste, jednoznaczne, są ciągle rzeczy, o których są ciągle rzeczy jasne. I to jest ta druga rola, no, dawanie mocnego oparcia w świecie rosnącej niepewności. I to są dwie fundamentalne role rodziny. Ja pytałem moich dzieci, dwoje z nich już założyło rodziny, czego byli uczeni na kursach przedmałżeńskich. Z samym szacunkiem nie zamierzam przeprowadzać ani szerokiej analizy, ani szerokiej krytyki. Chodziło jedynie o pewne wątki. I generalnie to jest tak, że na kursach małżeńskich uczymy się o tym, jak mamy się otwierać na siebie, jak mamy świadczyć sobie miłość i tak dalej. Wszystko rzeczy fundamentalnie ważne. No też jest mowa o przeszkodach, jak poradzić sobie z tym, że ze współżycia małżeńskiego rodzą się dzieci, więc naturalne metody regulacji poczęć i tak dalej. A ta problematyka seksualna, mój przyjaciel neokatechumen mówił, że w jego wspólnocie się uczy, że do dwóch rzeczy ludzi nie trzeba namawiać. Do pieniędzy i do seksu. Więc to się w dużym stopniu dzieje samo. No ale mówię, ta problematyka też tej regulacji poczęć i tak dalej. Tylko mówię, no, czy jest obecna problematyka tego, że małżeństwo, rodzina jest wielkim obowiązkiem, ale przez wypełnienie tego obowiązku wielką przygodą. To nie są rzeczy sprzeczne. Wypełnienie obowiązku obrony ojczyzny może też być wielką przygodą. Wypełnienie obowiązku walki o wolność też może być wielką przygodą. I taką samą wielką przygodą jest wypełnienie tej roli, jaką rodzina ma w Kościele i społeczeństwie. Założenie rodziny to jest oczywiście, małżeństwo jest wielkim szczęściem, szczególnie jak ludzie się kochają. Jak ludzie się kochają, dostają tą wartość dodaną, ale nieskończoną wartość dodaną, jaką jest sakrament, który pomoże im wytrwać w wierności, który uwalnia ich od wielu pokus, nie w sposób automatyczny, ale jest wsparciem dla tego uwolnienia, który daje tą naturalność myślenia o tym, że razem spędzimy życie, razem będziemy zmierzać do wieczności. To są wszystko rzeczy kapitalne. Ale jeszcze większą rzeczą jest to, co możemy robić razem. I teraz, kiedy my się w rodzinie zbieramy i kiedy świętujemy wesele, no oczywiście należy się cieszyć, że przygotowaliśmy życie dzieci do tego, żeby wyruszyć w tą w pełni dojrzałą drogę. My wychowaliśmy ich w rodzinie, ale one zakładają swoją rodzinę, pójdą dalej. No to jest wielka rzecz, no bo rzeczywiście oprócz naszego transcendentnego powołania, że żyjemy na tym świecie tylko chwilę, a potem już, jeżeli Bóg będzie miłosierny, to jest nieskończone życie wieczne. Ale oprócz tej transcendencji, kochamy świat, kochamy ludzi, jest również ta transcendencja fizyczna, doczesna i ją daje życie rodziny, potomstwo, wnuki i tak dalej. Więc cieszymy się na weselu, że wychowaliśmy dzieci do tego, żeby założyły własne rodziny. Ale każde wesele to jest też radość, że w narodzie jest nowa rodzina, że w Kościele jest nowa rodzina. Godność rodziny, pełna godność rodziny polega na tym, że ona naprawdę, w niej toczy się coś dużo większego niż tylko spotkanie dwojga, czy potem, kiedy przychodzą dzieci kilkorga ludzi. Tych dwoje ludzi, tych kilkoro ludzi bierze udział w wielkiej historii całego chrześcijaństwa, całego narodu. To poprzez rodziny naszych przodków, ale również nasze nadzieje. My właściwie znajdujemy swoje miejsce w historii. We wspólnocie z innymi ludźmi, we wspólnocie z całym Kościołem, z całym chrześcijaństwem, we wspólnocie narodowej. Ale jak mówię, to myślenie, które ma swoją oczywistość, no jest również myśleniem kwestionowanym. I również kwestionowanym przez nas samych i w nas samych. Więc warto to sobie uświadomić. W książce, która
dla mnie odegrała wielką rolę formacyjną. W raporcie o stanie wiary kardynała Ratzingera, który napisał w czasie, znaczy opowiedział, bo to jest wywiad rzeka, z Vittorio Messorim, w czasie pierwszego roku rzędowania jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary, więc 20 lat przed tym, prawie 20 lat przed tym, zanim sam został papieżem. Późniejszy Benedykt XVI, można tak powiedzieć, dlatego że raport o stanie wiary Józef Ratzinger włączył już jako papież do swoich dzieł wszystkich, więc jest to książka, którą w pełni jako papież uznaje za część swojej biografii intelektualnej. Otóż tam papież wspomina taki moment w historii intelektualnej katolicyzmu, jak to w latach 30., 40. niektórzy moraliści katoliccy, biorąc za punkt wyjścia personalizm, zainicjowali krytykę jednostronnego nastawienia katolickiej moralności w stosunku do prokreacji. No to było to stwierdzenie, że owszem, zasadniczym celem małżeństwa jest przekazanie życia, ale celem małżeństwa jest też wzajemne udzielanie sobie łaski, jest też wzajemna pomoc małżonków. Tylko mówię, pamiętajmy też o różnicy skali, dlaczego papież o tym pisał, że tutaj się pojawił problem. Dlatego, że o ile Bóg w raju powiedział, że niedobrze mężczyźnie być samemu i że dla nas stanem naturalnym, chyba że ktoś ma jeszcze wyższe powołanie, stanem naturalnym jest życie kobiety i mężczyzny razem, o tyle zadaniem pozytywnym, które otrzymała pierwsza rodzina, było przekazywać życie i zagospodarować ziemię, czynić sobie ziemię poddaną, wprowadzać ład w świat, który otrzymaliśmy, i przekazywać życie. Ale papież tam podkreśla, kardynał wtedy, jeszcze potem papież, że najważniejsza część tego, że istnieją te dwa cele małżeństwa, ona została wprowadzona do nauczania soborowego. Tym niemniej później pojawiło się podejście dalej idące w latach 70., 80. Mianowicie pojawiło się podejście zakładające, jak papież pisze, w takim, że personalizm jest przeciwieństwem naturalizmu. To znaczy tak, jak gdyby osoba ludzka i jej potrzeby stały w sprzeczności ze swoją naturą. I w ten sposób, jak pisze kardynał Ratzinger, przejaskrawiony personalizm doprowadził teologów do odrzucenia wewnętrznego porządku pojęć natury, co z kolei prowadziło do przekonania, że woli jednostki przynależą sposoby realizowania swojej seksualności. I zobaczmy, tu jest ten skok. To zestawienie dwóch porządków. Pierwsze, tradycyjna filozofia prawno-naturalna, w której jak najbardziej było miejsce na personalizm jako jej element, świadomość tego, że nie jesteśmy jednostkami istniejącymi osobno, ale jesteśmy osobami odrębnie realizującymi tą samą naturę ludzką, odrębnie realizujemy ten sam cel ostateczny, odrębnie realizujemy to samo dobro wspólne, ale jednak razem, bo jesteśmy osobni, ale uczestniczący w tej samej wspólnocie. Od tego radykalnego podejścia indywidualistycznego. I tu warto zobaczyć, na czym to podejście polega. Dlatego, że mówię, ten radykalny personalizm często posługiwał się takim szantażem moralnym. No dobrze, ale czy to jest na pewno dobre dla tej jednostki? Czy to jest dobre dla każdej jednostki? Dobre jest tylko to, co jest dobre dla każdej jednostki. Dobro wspólne zakładało, że tak jak jest w rzeczywistości, mamy różny los, ale jeżeli realizujemy prawa moralne, to jest to dobre dla wszystkich. Żeby pokazać przejrzyście tą różnicę, pokażę dwa przykłady. Weźmy sobie na przykład odbywanie kary przez przestępcę. Dobro wspólne mówi, że to jest dobre dla niego, dlatego że ta kara, którą on podnosi, poza tym elementem retrybucji, że odzyskuje godność, zadośćczyniąc tą karą społeczeństwu wyrządzoną krzywdę, ale ta kara również jako element prewencji ogólnej, jako przykład, że nie należy postępować źle, jako ten element odstraszający, chroni na przykład członków jego rodziny, chroni tych, których kocha, chroni wszystkich, a jemu samemu w inny sposób przywraca godność. Klasyczny podręcznik katolickiej etyki społecznej księdza Piwowarczyka mówi o zagadnieniu rozwodów.
Mówi, jaki jest sens samotnej wierności porzuconego małżonka, który pozostaje wierny małżeństwu, chociaż nie może go w sposób fizyczny, ani nawet psychiczny realizować, skoro te osoby są, skoro już nie są razem. No oczywiście pierwszy sens to jest wierność przysiędze, wierność Bogu przede wszystkim, ale mówi, ale też potężna wartość dla dobra wspólnego, że świadczenie tej trudnej wierności umacnia innych wierności, pokazując, jak niedobrym wyjściem jest rozłączenie małżonków. Przypomina o obowiązywalności normy i tak dalej. Ale w obu tych wypadkach ten właśnie, jak mówi kardynał Ratzinger, przejaskrawiony personalizm zapyta, ale czy dla tego więźnia to jest najlepsza ta kara? Ale czy dla tej samotnej osoby ta samotna wierność na pewno najlepiej pozwala jej osiągnąć dobro, jakie jest przeznaczone człowiekowi? Otóż klasyczna, prawnonaturalna filozofia stawiająca prymat dobra wspólnego i mająca zaufanie w Bogu, w prawie Bożym, no właściwie udzielała na to odpowiedzi ewangelicznej. Lepiej jest człowiekowi wejść ułomnym do królestwa. Lepiej jest przeżyć to życie w sposób nie w pełni satysfakcjonujący, ale uczynić zadość i własnemu, i obowiązkom własnego sumienia, i własnym zobowiązaniom, i tego, co jesteśmy winni społeczeństwu, niż przeżyć życie w sposób tak zwany satysfakcjonujący, a jednocześnie je stracić. Dziś więc bardzo ważne jest to, żebyśmy, jeżeli rodzina ma odegrać swoją rolę w życiu społecznym, jeżeli mamy w pełni przygotować do obowiązków rodzinnych następne pokolenia, szczególnie w naszych rodzinach, bardzo jest ważne to, żeby i realizować, i przekazywać tą wielką godność rodziny jako miejsca, gdzie trwa życie Kościoła, gdzie rodzą się kolejne pokolenia katolików, gdzie ludzie zdobywają świadomość, kulturę religijną, rodzinę, która jest oparciem dla życia łaski i rodzinę, która jest częścią życia narodowego, gdzie człowiek przyswaja sobie podstawowe wartości społeczne, podstawowe zasady, gdzie, no, pamiętam dobrze PRL, no, to jest zupełnie sytuacja nieporównywalna, jeżeli ktoś z nas, obojętnie, czy jako policjant, sędzia, nauczyciel, żołnierz, musi wykonać jakiś trudny obowiązek, jakieś trudne zadanie. Jest zupełnie nieporównywalną sytuacją. Sytuacja, w której ma za sobą rodzinę, w której rodzina mówi, no tak, tak musisz, no tak musisz, tak trzeba i tak dalej, niż sytuacja, jak to przed tym przestrzega katechizm Jana Pawła II, rodziny nastawionej na siebie, rodziny egoistycznej, rodziny zapatrzonej w siebie, skrajnie partykularnej. Życie rodzinne wtedy staje się tą wielką przygodą, jeżeli jednocześnie zachowujemy to, co mamy z czasów narzeczeństwa, wzajemną miłość, tą miłość niegasnącą, często dojrzewającą jak dobre wino, coraz głębszą, coraz silniejszą, ale jednocześnie, jeżeli razem kochamy, jeżeli mamy program życiowy, jeżeli wspólnie wypełniamy obowiązki rodziny, jeżeli każdy młody człowiek ma tą dojrzałość, żeby mając te 23, 24, 25 lat, czasami więcej, no ja mówię o tym, jak myśmy się pobierali. Jeżeli młody człowiek ma tą świadomość, zakładam dom, kolejny dom w ojczyźnie. On będzie rósł. To jest nasze wielkie zadanie. Podstawą naszych praw są zawsze nasze obowiązki. Nie w tym sensie, żeby one były sensem tych praw. Dlatego, że człowiek na przykład ma prawo współdecydowania o społeczeństwie, realizowania wolności osobistej, chronienia autonomii swojej rodziny, dokonywania wyboru zawodu, wolnego zakładania rodziny i tak dalej. Człowiek ma te wszystkie prawa, bo jest istotą rozumną. To jest sens. Ale jednocześnie podstawą tych praw, każdego konkretnego prawa, jest to, że musimy wypełnić swoje obowiązki. Mamy wychować dzieci, więc musimy mieć odpowiednią do tego władzę rodzicielską.
mamy im przekazać wartości moralne, więc mamy prawo od wolności od demoralizacji w otaczającym nas społeczeństwie, w otaczającej nas kulturze. To jest wielki fundament naszych praw, te, które wynikają z naszych obowiązków. No i rzecz bardzo ważna, to o czym już mówiłem, to podejście do życia rodzinnego jako do wielkiego życiowego obowiązku, a jednocześnie i wielkiej przygody. To wychowanie do tego, że to będzie trudne zadanie, że to nie będzie tylko zapatrzenie się w siebie, ale razem przekazanie życia dzieciom, potem przekazanie im wartości, przekazanie im odwagi, żeby te wartości realizować. Pomaganie sobie nawzajem w tym, co mamy w społeczeństwie wykonać. Takie podejście nadaje rodzinie rzeczywistą godność, czyni życie o wiele bardziej treściwym, o wiele bardziej wartościowym. To jest właściwie to znalezienie samego życia w swojej własnej egzystencji. I dlatego państwo we wszystkich swoich aspektach powinno wspierać to życie rodzinne, powinno wspierać bezpieczeństwo moralne rodziny, powinno wspierać władzę wychowawczą rodziców, wspierać dwojako, uznając ją, ale jednocześnie korespondując z nią, na przykład przekazując w szkołach tą samą kulturę, którą dzieci dostają w domu. I to jest właściwie dzisiaj zasadnicza kwestia ustrojowa. Często jestem pytany przez ludzi, kiedy rozmawiam o społeczeństwie, o porządku publicznym, jaki właściwie ustrój jest najlepszy, jaki porządek ustrojowy najbardziej odpowiada potrzebom społecznym. Ja mówię dwie proste zasady. Państwo dobra wspólnego, chroniące to, co nas łączy, za co wspólnie odpowiadamy. Państwo, które podstawowe wartości dobra wspólnego czyni nie relatywnymi, ale zobowiązującymi. I takie elementy mamy w naszym prawie. I państwo praw rodziny. Powtórzę jeszcze raz. Te elementy mamy w naszym prawie. Często to nie jest różnica zapisów prawnych, ale podejścia do tego, co jest już w nich zapisane. Czasami jest tak, że niektóre zasady traktuje się jako ozdobne, jako umowne, jako czysto retoryczne. Ososcy w swojej socjologii nazywali to wartościami deklarowanymi albo wartościami uroczystymi. Rzecz w tym, żeby one naprawdę funkcjonowały, tak w życiu jednostek, jak i w życiu całych narodów. Bardzo dziękuję, to co chciałem wam przekazać w stroju swobodnym, dlatego że tu naprawdę jest dosyć gorąco. Spojrzę jeszcze, bo chyba mamy jeszcze chwilę czasu. Pytanie. Mamy jeszcze chwilę czasu, spojrzę na pytania. No, dziękuję, bo tutaj pisze pan Marcin, że to bardzo umacnia w jego sytuacji. Dziękuję. No to się cieszę, za inne podziękowania. Też dziękuję. Jest tam pytanie na końcu. Bardzo proszę. Jest pytanie od pani Janny Jaskułowskiej. Panie Marku, świat oszalał, jak żyć w katolickiej mniejszości? A, tutaj, po lewej stronie. Przepraszam, chyba jakaś taka dysleksja, że od razu patrzę na prawą stronę tablicy, a nie na tej. Ja mówię, no to jest, wiecie państwo, ja młodym ludziom powtarzam, szczególnie teraz mamy nowe ruchy polityczne i tak dalej, ja młodym ludziom powtarzam, nie szukajcie przygody z historią, ona znajdzie was sama. To, że Pan Bóg nam kazał żyć w czasach, kiedy te zasady, o których mówimy, są kwestionowane, no to widocznie to jest wielki zaszczyt. Widocznie ma też Pan Bóg do nas zaufanie, że stawimy im czoła. My rzeczywiście żyjemy w momencie wielkiego, dziejowego rozstrzygnięcia. Tylko chcę powiedzieć jedną rzecz na koniec. W Polsce niedługo ruszy duża akcja na rzecz wypowiedzenia genderowej konwencji stambulskiej. Zwróćmy uwagę, że kiedy my mówimy cały świat, mamy po trosze na myśli ten świat, który istnieje niedaleko od nas. On się zaczyna 450 km stąd, gdzieś w okolicach za Słubicami, po drugiej stronie Odry. Ale ten świat, który jest od Odry do Pacyfiku. Natomiast jest jeszcze inny świat. Jest Europa Środkowa. Jan Paweł II, kiedy pisał Ecclesia in Europa i mówił, jakie są motywy dla dzisiejszego świata, powtarzał, właściwie mówił o trzech rzeczach, ja je uproszczę. Świadectwo męczenników w czasach totalitaryzmu, bo skoro są ludzie gotowi umierać za wiarę,
to znaczy, że wiara jest żywa, upadek komunizmu i powrót do życia europejskiego narodów Europy Środkowej. My nie jesteśmy idealni. Zresztą wiemy z Pisma Świętego, że nawet historia narodu, który przygotowywał zbawienie, też była pełna ciągłej walki o wierność przeciwko niewierności. My nie jesteśmy idealni, ale w Europie Środkowej, w Polsce, na Węgrzech, na Słowacji, ale również na Litwie, w Chorwacji, ciągle te zasady, o których mówimy, żyją i ciągle te pytania, które pani postawiła, są pytaniami zrozumiałymi społecznie. I to jest też jeszcze jeden motyw nadziei.